Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Mówimy wieczorową porą i jeszcze lutową porą. Ostatni program. Tak się składa, że zwykle to na wakacjach mamy 5 programów z racji dłuższego miesiąca. Luty dłuższy, Pani Joanno. Tak się nam złożyło, że to jest nasze 5 lutowe spotkanie. Od pierwszego do ostatniego, chciałoby się powiedzieć, jesteśmy w kinie. Joanna Domagała, szefowa Opolskich Heliosów. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór. No to w takim wypadku możemy śmiało powiedzieć, że luty naprawdę od A do Z mamy przenicowane. Wszystko, co mogliśmy, to opowiedzieli, o wszystkim opowiedzieliśmy, bo i o hitach, i o projektach, także naprawdę luty pełen był kinowych informacji. Luty podkuł filmowe buty, no a co będzie w marcu, jak w garcu, filmowo, ale zawsze marzec był ciekawy. Wróćmy do polskich filmów, dlatego że ja też ostatnio miałem okazję być na początku samych swoich i tak sobie pomyślałem, że kiedyś ten film pewnie trafi do kanonu kultury dostępnej, z całą pewnością, ale jak będzie wyglądała kultura dostępna, ten cykl, o którym mówimy i powtarzamy, że to są czasem perełki, bo na przykład teraz będziemy mówić o filmie, którego nie było w ogóle w Opolu, prawda? Tak, bo kultura dostępna, proszę Państwa, taki cykl, który zawsze u nas w czwartki. Jest to cykl, który organizujemy razem z Narodowym Centrum Kultury. I ważne jest to, żeby pokazywać polskie kino w miarę w dostępnej cenie, a my bardzo często cieszymy się, ponieważ pokazujemy filmy, których w Opolu można było, w ogóle nie można było zobaczyć. I tak jest w marcu, bo oczywiście oprócz standardowo filmów, których nie mogło zabraknąć, czyli Chłopów, Akademii Pana Kleksa, czy Powstańca 1863 tak, roku. Te filmy oglądaliśmy, o nich też mówiliśmy, bo naprawdę warto, szczególnie Chłopik, kto nie widział, proszę Państwa, ja wiem, że można już zobaczyć na małym ekranie, ale ten film trzeba zobaczyć i posłuchać na sali kino. Nowej, więc proszę tam sprawdzać i szykować się na 7 marca. A film, o którym mówimy, którego nie było w Opolu, to film Jedna dusza. I zapraszam, bo nie dość tak troszkę po sąsiedzku, bo w śląskich klimatach będziemy i o ważnym temacie, bo i o takich rodzinnych problemach, o alkoholizmie z górnikami w tle, to taka warstwa fabularna oczywiście, ze świetną obsadą. Bo proszę Państwa, bo Ogrodnik. Dawid Ogrodnik, Tomasz Schuchart, Małgorzata Gorgol, uwielbiam ją za rolę w Siubuku. Naprawdę uważam, że to jest jedna z takich perełek, jeżeli chodzi o młode pokolenie aktorskie polskie. Ale też i drugi plan, bo w drugim planie Dorota Kola. Świetne aktorstwo, ważny temat. No i film nie do zobaczenia w Opolu, tylko u nas na Kulturze Dostępnej, więc to proszę pamiętać, że kultura dostępna, polskie kino, zawsze u nas w czwartki. I ten marzec naprawdę wygląda świetnie. Tak, Chłopi 7, Jedna dusza, o czym Pani wspomniała, 14, Akademia Pana Kleksa 21 i kończy się ten cykl w tym miesiącu Powstańcem 28 marca. Jeszcze mogę coś strącić, bo też mam dużo pytań od naszych widzów, bo zazwyczaj Kultura Dostępna miała plan dłuższy, czyli przynajmniej pół roku. Teraz rodzi się troszeczkę to wolniej, z miesiąca na miesiąc, ale ten projekt naprawdę z nami cały czas będzie, więc proszę się nie denerwować, być cierpliwym, zaglądać na naszą stronę, słuchać naszych programów, bo jak tylko będziemy znać repertuar, to będziemy o kulturze dostępnej jak najbardziej mówić, bo ten projekt naprawdę z nami będzie, ale potrzebuje troszeczkę czasu, żeby ten program długofalowy się pojawił. No to cieszymy się, że mamy zapewnienie, że będzie. No to też Państwo zawsze cieszą się z faktu, że pytania konkursowe nie są aż takie bardzo trudne i że część z Państwa ma przyjemność odbierania nagród w Opolskich Heliosach. No to właśnie czas na ostatnie lutowe pytanie konkursowe. Tak jak zawsze bardzo trudne. Teraz trzeba będzie nas tutaj cofnąć, posłuchać jeszcze raz lub poszukać w internecie, ponieważ pytanie jest oczywiście trudne. Trzeba wymienić przynajmniej jednego aktora lub aktorkę, który występuje w filmie Jedna dusza, który emitujemy 14 marca w Kulturze Dostępnej. Oczywiście chodzi o role główne, te pierwsze czy drugoplanowe, nie epizodyczne, żeby Państwo też pamiętali. A pamiętają Państwo nasz adres mailowy czasnaseans@czasnaopole.pl. Pod ten adres wysyłamy odpowiedzi. Mogą Państwo komentować też, jak Państwo to robią ostatnio, także i na naszej facebookowej stronie. Zapraszamy do opinii, do komentarzy. No i dwie pierwsze poprawne odpowiedzi oczywiście honorujemy nagrodami od sieci Kin Helios. Wracając do Jednej duszy, to jest film, który przenosi nas, taki sam początek filmu i narodziny bohatera, do początku lat 90., bo to rok 1990 i ta historia się toczy i pokazuje, bo to nie jest historia, to jest historia jednego domu, ale już pokoleń, prawda, bo tutaj jest kwestia rodziców, kwestia dziecka, które dorasta, staje się dorosłym i teraz, tak jak jego rodzice mieli poważny dylemat,
to przechodzi tak jak karma na tego bohatera, prawda? Dlatego naprawdę ten film jest wart zobaczenia, bo ta historia wielopokoleniowa i tych problemów, które naprawdę często są wokół nas i my je widzimy, nie reagujemy, a zobaczymy to troszeczkę od środka, jak pewne zachowanie może niszcząco wpływać na naszą rodzinę, jak pewne sytuacje, które nas niespodziewane spotykają, mogą coś zmienić w naszym życiu, jak sobie z tym wszystkim poradzić, więc i dodatkowo jeszcze to w pięknej śląskiej gwarze, więc... Mhm. No, będzie co oglądać, drodzy Państwo. Także przypominamy, kultura dostępna, czwartki zawsze. Zawsze, 18, zawsze. Popołudniową porą. Cztery ciekawe obrazy, bo tu, biorąc pod uwagę od Akademii pana Kleksa, właśnie po jedną duszę przez chłopów i powstańca 1863, możemy powiedzieć, że ten przekrój jest dość szeroki, a z całą pewnością my do tego cyklu wrócimy na koniec tego miesiąca albo na początek następnego, tak jak pani powiedziała, kiedy pojawią się kolejne propozycje. A my już zapraszamy Państwa na kolejne nasze spotkanie za tydzień. Tam też będziemy mieli dla Państwa bardzo ciekawe filmowe propozycje. Dyrektora Polskich Heliosów Joanna Domagała. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.